Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną serię na moim kanale. Zagrajmy w Guitar Hero 2 na PlayStation 2. No cóż, kontynuacja poprzedniej gry, czyli Guitar Hero 1. Tym razem nie jest nagrywana ona w live commentary, tak jak to zawsze teraz mam w zwyczaju. Tylko teraz to nagrywałem w postprodukcji, dlatego że no, stwierdziłem, że czemu by nie. Miałem akurat wolny wieczór, a nie miałem za bardzo ochoty na nagrywanie, to stwierdziłem, że hej, w sumie to nie jest jakaś super długa gra, więc mogę sobie to nagrać w postprodukcji, no nie? Tak więc zobaczymy, jak będzie bardzo różniło się Guitar Hero 2 od Guitar Hero 1. Już zresztą możecie zobaczyć po intrze, jakie miało miejsce, plus na dodatek no główne menu troszeczkę lepiej wygląda w mojej opinii i czuć, że jest to nowa gra. Tak więc no nic, tylko możemy się cieszyć, no nie? I nie będzie to jednoodcinkowiec, tylko w tym wypadku będzie to czteroodcinkowiec, jak sobie wyliczyłem w Sony Vegasie, no nie? Tak więc tutaj poza standardowymi postaciami z poprzedniej części to również mamy nowe postacie jak Easy Sparks czy tego długowłosego, który był przed chwilą. Pandora oczywiście również pojawia się z Guitar Hero 1, Axel Stahl również. Eddie Knox to jest nowa postać, która pojawiła się od tej części. Oraz tam będą chyba jeszcze dwie postacie, właśnie ta Easy, Casey Lynch, to właśnie on, jej nie było w Guitar Hero 1. I na samym końcu Lars Amlaut. I będziemy sobie Larsem Amlautem grać, ponieważ no, jest to nowa postać i wypadałoby nią zagrać. Czemu mielibyśmy non-stop Axelem grać? To trochę bez sensu by to było, nie będę tego ukrywał, no nie? Tak więc standardowo zasady są w Guitar Hero 2 takie same jak w Guitar Hero 1, czyli będziemy mieli tutaj playlistę dokładnie kilku kawałków i naszym zadaniem jest po prostu wygrać, znaczy wygrać, no bardzo ładnie zagrać, by zostało nam to bardzo ładnie ocenione. Więc będziemy również tutaj, tak jak w Guitar Hero 1, mieli różne trasy koncertowe. Będziemy podróżowali między jakąś tam Australią, Brazylią czy innymi tego typu kontynentami. Chciałem kontentami powiedzieć z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Ale no, grafika tak delikatnie ewoluowała wyżej, co możemy zobaczyć chociażby po modelach postaci, jak i generalnie po tym, że no czuć troszeczkę taki upgrade pod względem grafiki. No i cóż, zasady tego let's playa są takie same jak w Guitar Hero 1. Tak więc będziemy sobie tutaj troszeczkę o gierce grali i troszeczkę ja będę gadał sobie na takie luźniejsze tematy, dlatego że jest to luźniejsza gra. Ogólnie ja to nagrywam 31 sierpnia, czyli w ostatni dzień wakacji, ale publikacja tego będzie dopiero we piątek, bo dzisiaj jest środa, czyli 2 września będzie publikacja Guitar Hero 1 i zrobimy to tak, że 2 odcinki oczywiście wlecą w piąteczek i 2 odcinki wlecą w sobotę, dzięki czemu szybko sobie zakończymy Guitar Hero 2 i potem dopiero widzimy się z let's playami pod koniec września, ponieważ trzeba będzie nową ankietę zrobić i wtedy dopiero będziemy mogli startować z, można by powiedzieć, że trochę nowymi seriami, a trochę takimi, które kiedyś już tam ogrywałem, czy to na jakimś live, czy odcinkowo, ale powiedzmy chciałbym zrobić lepszą wersję tego let's playa i niektórzy mogą już skumać mniej więcej o co chodzi, ale może się zaskoczycie, może nie. Pewne jest to, że pierwszym let's playem, który zaczniemy, to będzie Harry Potter i Czara Ognia, ponieważ zapowiedziałem, że on akurat nie będzie w głosowaniu, dlatego że to będzie startowy let's play na zakończenie września i rozpoczęcie października, czyli tego okresu jesiennego. Ale póki co mamy lato, więc skorzystajmy z lata. Jeżeli chodzi o ten kawałek, pamiętam jak grałem pierwszy raz w Guitar Hero 2 w 2017 roku w wakacje i pamiętam, że no miałem wtedy troszkę gorszego kompa pod pewnymi względami, jeżeli chodzi o bebechy w środku. No i pamiętam, że jak odpaliłem właśnie sobie pierwszą muzykę, tą, którą w sumie teraz ogrywamy,
to no PCSX2 miał delikatne problemy, ponieważ bardzo często spadały FPS-y. Aczkolwiek myślę, że teraz jest to o wiele lepiej zrobione. Znaczy, zresztą gdybym ja zrobił to ten let's play z emulatora, to wydaje mi się, że mógłbym już teraz normalnie sobie z emulatora pozwolić na zrobienie tego let's playa, ponieważ większość, o ile nie 90% gier, które ja przynajmniej ogrywałem, chodzą bardzo dobrze na PCSX2. Aczkolwiek ja miałem taką ochotę, żeby sobie zagrać w tę grę na konsoli, dlatego że akurat Guitar Hero 2 to mam w pudełeczku. I to w bardzo naprawdę dobrym stanie. Płyta prawie jak nówka, mało tam jest rysek, może tam z jedna, ale to są takie... Z jedna może dwie, ale to są takie dosłownie malutkie ryski, które... No... No ja na przykład na to bym nie zwrócił uwagi. Ewentualnie bym zwrócił uwagę, gdyby ktoś mnie tak, nie wiem, napastował pytaniem, że no zobacz, zobacz, czy tu jest ryska, no zobacz, zobacz, czy tu jest ryska, no nie? Ale tak to nie zwróciłbym po prostu na to uwagi. No i też mam książeczkę, z czego się bardzo cieszę, ponieważ Guitar Hero 2, tom, z którego teraz widzicie let's play, no to kupiłem w Słupsku, kiedy realizowałem spotkanie z Michałem, a.k.a. Sonic1994.pl, a.k.a. Sonic Wariat, a.k.a. Granie na spontanie. Pozdrawiam cię, Michał, jeżeli to będziesz oglądał. I jak widzieliście, nasz pierwszy kawałek zaliczyliśmy na 5 złotych gwiazdek. A więc, teraz pewnie niektórzy się zapytają, jak zdobyć te złote gwiazdki. Otóż już mówię. Złote gwiazdki zdobywamy tylko wtedy, kiedy zrobimy perfekto, dosłownie, zagramy utwór, ponieważ... Jeżeli będziecie mieli jeden maciupenki błąd, to już nie macie 100%, tylko 99% i wtedy nie będziecie mieli tych złotych gwiazdek. Na przykład tutaj już mogę się pożegnać ze złotą gwiazdką, no nie? Ale ja akurat wiem, że tutaj będę miał 5 zwykłych gwiazdek, więc to raczej nie będzie stanowiło żadnego problemu. Aczkolwiek nie jest to w mojej opinii jakoś super wymagane, ponieważ liczy się tylko to, żeby po prostu przejść tę grę i tyle. Jakby, jeżeli ktoś, nie wiem, ma swoje widzimisię i chce wszystkie piosenki mieć na złote gwiazdki, to może to oczywiście zrobić, aczkolwiek poza odblokowaniem ewentualnych nowych gitar, czy odblokowaniem tam pewnie postaci, to raczej nic nowego nie uda wam się odblokować. A przynajmniej ja nie mam tutaj może pewności w 100%, ponieważ ja nigdy nie zrobiłem żadnego Guitar Hero na złote gwiazdki, a przynajmniej w dwójce nie zrobiłem żadnych, że wszystkich tych, wszystkich muzyczkach nie zrobiłem złotych gwiazdek. Kurde, coś trochę się plączę, więc może powiem to na spokojnie, żeby nie było, bo czuję, jakby nade mną była jakaś presja, mimo że nikt nade mną nie stoi i jestem sam na chacie. Więc tak. Nigdy poza tą jedną piosenką nie udało mi się zdobyć złotych gwiazdek. I ja nie czuję jakby takiej potrzeby, żeby robić to. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, no to mogę zachęcić, bo na poziomie easy to będzie proste, dlatego że jak widzicie tutaj wszystko sobie leci powoli do przodu, nikt ciebie nie pogania, plansza sobie leci tak powolutku, jak gdyby nigdy nic. Natomiast już od normalu, czy tam hard, czy nawet expert, to dopiero zaczyna się rzeź i naprawdę albo musisz mieć bardzo sprawne paluchy, albo naprawdę musisz być, nie wiem, mistrzem, że w Guitar Hero grasz normalnie z zamkniętymi oczami, żeby na ekspercie zrobić wszędzie złote gwiazdki. Oczywiście, jeżeli ktoś chce się podjąć wyzwania, spoko. Ja nie mam zamiaru się podejmować tego wyzwania, dlatego że ja wiem, że bym padł, bardzo rozwalił, tak bardzo, bardzo bym go zniszczył ze złości. A tego nie chcę, bo trochę by mi było szkoda pada, no nie? Widziałem tam, że Guitar Hero 1 całkiem fajnie się przyjęła, muszę przyznać, co troszeczkę jestem w szoku, ponieważ wydawało mi się, że to będzie trochę taka seria, która średnio się przyjmie, bo tam jednak trochę komentarzy widziałem, od Geralda komentarz. Tak więc jeżeli ktoś jest również zainteresowany, to mogę śmiało polecić, jeżeli nie graliście w Guitar Hero. Myślę, że warto sobie ograć dla samej, po prostu samej ciekawości. Może wam się spodoba, może nie. Mogę was zachęcić chociażby tym, że nie musicie w tę grę grać na padzie, ponieważ możecie podłączyć sobie gitarę i na gitarze grać. Macie wtedy do tego odpowiednie przyciski.
i jak zobaczycie te odpowiednie przyciski, to wtedy po prostu musicie wcisnąć je, no nie? Na przykład na gitarze, jak będziecie widzieli kolor żółty i tu wam wystąpi kolor żółty, to wiadomo, żeby wcisnąć ten kolor żółty, żeby później nie było przypału, że raptem punkty, że punktów nie zdobywacie i ten wskaźnik, jak jest tutaj rok, to żeby on nie poleciał za bardzo na czerwony kwadracik lub na żółty. Chociaż na żółty to tam jeszcze może być, ale jeżeli by to leciało w stronę czerwonego, to trochę mielibyśmy problem, no nie? Trochę byłby to taki delikatny problem. 97%. Powiem wam szczerze, że ten wskaźnik procentów to jest całkiem spoko. Ja nie narzekam, jeżeli chodzi o moje granie. I szczerze powiedziawszy, poza Justyną, którą tutaj pozdrowię, to jeżeli ktoś kojarzy moje live'y z Guitar Hero z 2017 roku i mniej więcej pamięta, jak grałem, to chciałbym, żebyście wyrazili swoją opinię, jak bardzo sprogresowałem, czy w ogóle sprogresowałem, czy trochę lepiej gram niż te 5 lat temu. No, wydaje mi się, że tam delikatne, może nie, że doświadczenie, ale delikatny skill tutaj się pojawił u mnie. Co prawda, no zdarza się, że czasami po prostu, no, gdzieś tam zapomnę wcisnąć, no i wychodzą tutaj takie malutkie problemy, że na przykład nie zareaguję, kiedy dany przycisk się pojawi. No ale tak, to wydaje mi się, że jest lepiej niż te 5 lat temu, kiedy faktycznie zaczynałem z przygodę z Guitar Hero. W sumie to nawet powoli zacząłem bardziej ogarniać Guitar Hero od Encore. Tam Encore 80s. Bardzo również polecam tę gierkę. Ogrywałem ją na kanale, jest nawet z tego 4-godzinny zapis, tak więc jeżeli ktoś chce sobie obadać, jak ja wtedy grałem w Guitar Hero Encore 80s, to mogę oczywiście pozdrowić, tylko, znaczy pozdrowić i polecić. Pozdrawiam livestream sprzed 5 lat, hahaha, znaczy prawie sprzed 5, bo wtedy to ogrywałem w koniec listopada, początek grudnia, coś takiego to było. A może to było przed świętami? Coś takiego, kurczę, no musielibyście zobaczyć, bo ja niestety nie bardzo pamiętam. Ale niestety mogę tutaj wam już delikatnie zaspoilerować, że będzie jedna muzyka, która na tym oczywiście zapisie będzie bez mojego głosu, ani bez w ogóle głosu gry. A to jest dlatego, że za tą muzykę dostałem akurat claima, który spowodował, że miałem blokadę zapisu, a bardzo mi zależało, żeby ten zapis był, więc niestety musiałem wtedy tam wyciszyć akurat tą jedną muzykę, bo to jest muzyka, która akurat jest blokowana z jakiegoś powodu, bo dla osób ciekawych, to akurat za ten Let's Play i za Guitar Hero 1, to jak możecie usłyszeć, to wszystkie tam kawałki słyszycie. To jest dlatego, że to są wszystkie covery, no nie? Ponieważ dopiero tam chyba bodajże od Guitar Hero Metallica albo od jakiejś Guitar Hero, już nie pamiętam, to Justyna wiem, że mi wspominała albo w sekcji komentarzy, albo w rozmowie, jak rozmawiałem z nią na ten temat, to od Metallica albo od jakiegoś tam wyżej Guitar Hero to już się pojawiają faktycznie kawałki od wykonawców takie, bo to, co tutaj słyszymy w Guitar Hero 2 i 1 póki co, to są covery. To nie są oryginalne nutki, które możecie znać od oryginalnych wykonawców. Dlaczego, pewnie się zapytacie, dlaczego ja coś takiego tłumaczę, że tutaj, o, patrzcie, covery, a okazuje się, że na przykład ktoś może sobie pomyśleć, że to jest oryginalny wykonawca. Otóż dlatego, że w... może nie tyle co w fandomie Guitar Hero, co niektórzy po prostu myślą, że kiedy gramy sobie właśnie w takie Guitar Hero i robię na przykład ja z tego Let's Play, czy tam ktoś z anglojęzycznego YouTube'a, to może pomyśleć, że o, od razu poleci blokada, ponieważ to są znane przez wszystkich kawałki. Jak najbardziej, to są znane przez nas wszystkich kawałki, ale jest tutaj kluczowa jednak rzecz, że to są covery. I covery, w przeciwieństwie do oryginalnych utworów, oryginalnych wykonawców, jest taka, że z coverami w 90% dostaniecie co jedynie informację, że nie będziecie mogli zarabiać na tym filmiku, dlatego że no, to jest filmik, w którym są prawa autorskie, no nie? Ja na przykład tak mam z Guitar Hero 1 i teraz z tym Let's Playem, że po prostu no, nie będę zarabiał jakby za Guitar Hero 1 i 2, ale szczerze powiedziawszy, ja z tym
problemu nie mam. Zresztą ja to mówiłem też na Harrym Potterze i Więzienia Azkabanu na PS2 i na PC-cie, że jest na przykład muzyka z tym lotu hipogryfem, no nie? Hardodziobem. I oczywiście za soundtrack hipogryfa Hardodzioba dostajecie copyrighty na zasadzie, że po prostu za ten film nie będziecie mogli zarabiać, ale szczerze powiedziawszy, ja akurat bardzo mi zależy, żeby pokazać wam to Guitar Hero na kanale i stwierdziłem, że mogę się w ten oto sposób poświęcić. Najwyżej niestety będę musiał podjąć walkę po raz kolejny z YouTube'em i z algorytmem, ale przynajmniej pod pewnym względem algorytm aż tak się chyba na mnie nie obrazi, ponieważ jestem póki co bardzo regularny. I teraz poleciliśmy sobie do Bostonu, ponieważ w tym momencie będziemy musieli zagrać tam 4 koncerty w Bostonie. I kiedy zagramy 4 koncerty w Bostonie, to z Bostonu będziemy mogli udać się do następnego punktu. I teraz zaczynamy rozdział Rat Keller bodajże. Keller, coś takiego. I tu mamy kolejne 4 muzyczki, aczkolwiek my jeszcze wrócimy do poprzedniej playlisty, ponieważ tam mieliśmy kawałek zatytułowany Woman. Więc wypadałoby, jak już robimy wszystko, to zróbmy wszystko, a nie, że będziemy coś omijać. I tutaj jest to Wolf Mother. Nie wiem, czy kojarzycie taki zespół jak Wolf Mother, ale no ja niezbyt kojarzę, więc dlatego jeżeli ktoś tutaj w sekcji komentarzy może kojarzyć, słuchać lub znać, to oczywiście śmiało udzielcie się w sekcji komentarzy. No i cóż ja tu mogę powiedzieć więcej? Możliwe, że kiedyś, nie obiecuję, ale w niedalekiej przyszłości być może ogramy sobie na kanale Clone Hero. Ale Clone Hero zagram sobie już z kimś, ponieważ z tego co Justyna mi mówiła, jest możliwość taka, że można zagrać w online w Clone Hero. Ja bardzo jestem chętny do zagrania, ponieważ czemu by nie? Będzie śmiesznie, że na przykład ja bym się z kimś online połączył, po lewej stronie bym miał tam właśnie swój taki ekran, gdzie tutaj naparzam w przyciski, a po prawej ktoś by grał, no nie? Aczkolwiek ja sobie zdaję niestety z tego sprawę, że każdy pojedynek bym przegrał, dlatego że jestem lamus w Guitar Hero. Znaczy wieszcie, w przeciwieństwie do osób, które potrafią grać, ponieważ z osób, które znam, które potrafią grać w Guitar Hero, no to w sumie jest Justyna, bo nie widziałem, żeby ktoś inny robił live i jakieś tam ewentualne odcinki z Guitar Hero. No póki co to jestem chyba ja. Przepraszam, jest jeszcze Gimper, którego tam polecałem, żeby, jeżeli oczywiście to dalej jest na kanale Gimpera, żeby ktoś sobie tam obadał Guitar Hero trójeczkę, bo on chyba nagrywał Guitar Hero trójkę. No ale tak to na polskiej scenie YouTube to mało widziałem, żeby ktokolwiek ogrywał Guitar Hero, co mnie troszeczkę smuci. No tak czuję się teraz trochę taki samotny, że to ja tutaj podjąłem się wyzwania w Guitar Hero. Kurde, coś mi tutaj lata. Pierdzielony jakiś owad wleciał. Nie będziesz mi tu przeszkadzał, ja tu teraz nagrywam. Wypadł z baru, ty kurde, leszczu jeden. No, wiem, że niektórzy mogą być zawiedzeni, że ten let's play zrobiłem w postprodukcji zamiast live, ale no szczerze powiedziawszy, miałem po prostu taką, a nie inną ochotę, no przykro mi. Jakby i tak te let's playe w postprodukcji to jest zdecydowana mniejszość na kanale niż kiedyś, bo kiedyś to mogę powiedzieć, że przy moich początkach to więcej nagrywałem w postprodukcji niż nagrywam to teraz. No ponieważ teraz mi wygodniej od bardzo długiego czasu nagrywać let's playe w live produkcji albo po prostu z komentarzem na żywo, czyli po prostu nagrywam i w tym samym czasie komentuję, niż teraz komentuję gameplay nagrany wczoraj. Bo to autentycznie jest 30 sierpnia, czyli wczoraj nagrana. Jestem, powiem wam szczerze, że z siebie dumny bardzo, ponieważ jak patrzę sobie na rozpoczęcie tego roku, to naprawdę w tym roku to jestem bardzo słowny. Jak kiedyś robiłem ankietę z let's playami, to wyglądało to tak, że no coś tam było w tej ankiecie, ale koniec końców jak miałem dobry humor i miałem te swoje, można by powiedzieć, trochę widzimisię, no to wtedy pojawiał się ten let's play i bardzo często było tak, że zapowiadałem sobie 5 gierek, z czego albo jedna z nich się pojawiła, albo dwie i potem jednak, nie wiem, albo się demotywowałem, albo
nie miałem już takiej ochoty jak wtedy, kiedy dawałem tą ankietę. A teraz to daję ankietę i wszystko się po kolei pojawia według głosów. Jestem naprawdę z siebie zadowolony, ponieważ można by powiedzieć, że to już zaraz 9 miesiąc będzie, kiedy dosłownie przez 9 miesięcy wszystko idzie zgodnie z planem. I jestem z siebie z tego powodu bardzo dumny. W ogóle bardzo mi się podoba to, że... Co mi się w sumie takiego podoba? Że trochę to tło się zmienia, bo teraz może tego nie zobaczycie, ale kiedy będziemy lecieli na kolejne tam rozdziały, kolejne tam koncerty, to będziecie mogli zobaczyć, że nie tylko będziemy na jakiejś scenie, czy tam w jakimś klubie grali, ale momentalnie będzie na przykład taka zmiana, że będzie scena, na której gramy, ale w tle na przykład będzie, no nie wiem, jakaś fabryka czy coś. I to jest całkiem fajne, że coś takiego jest w Guitar Hero 2, bo jak pamiętam, w Guitar Hero 1 to wszystko było bardziej na scenie skupione. Nie było tam żadnych takich zmian, że wokół sceny na przykład otoczenie się zmieniło. Więc to jest naprawdę na bardzo mocny plusik, jeżeli chodzi dla Guitar Hero 2. Jeżeli chodzi o takie jakieś zmiany później w serii, no to potem pojawia się Guitar Hero 3, która wyszła na PS2 i PS3. I jedyna różnica między Guitar Hero 3 na PS2 a PS3 jest taka, że graficznie się Guitar Hero 3 na PS2 różni od tego na PS2. W sensie, że między tymi dwoma wersjami jest różnica graficzna, ale myślę, że tutaj no ludzie się trochę tego spodziewali, no bo w końcu PS3 to trochę wyższa półka niż PS2, no nie? Aczkolwiek z tego, co też się orientuję, tutaj można mnie oczywiście poprawić, ale niektóre nutki w Guitar Hero 3 są trochę wcześniej odblokowane na PS3 niż na PS2 i też to, że chyba tutaj mi też o tym Justyna wspominała, aczkolwiek jeżeli ja coś pomylę, to oczywiście można mnie poprawić w sekcji komentarzy. Ale jak są właśnie tutaj osoby, co grają na scenie, to ktoś jest jeszcze dodatkowy w wersji na PS3. Tam na przykład jakaś kobieta lub facet dodatkowo tam śpiewa. Czego na przykład w Guitar Hero 3 na PS2 nie ma. Tak więc to są takie delikatne zmiany między tymi wersjami. I wiem też, że seria Guitar Hero poza PlayStation jeszcze na Xboxie się ukazała, bo ja to tam chyba w Guitar Hero 1 powiedziałem, że to jest trochę taki ekskluzyw, ale chyba od Guitar Hero 2 albo od Guitar Hero 1 również pojawił się jeszcze port Xboxowy, tak więc tutaj takie delikatne sprostowanie do moich słów z Guitar Hero 1, więc okazuje się, że jest jeszcze inny port, no nie? Tak więc tutaj chciałbym pochylić głowę i posypać popiołem i przeprosić za delikatne wprowadzenie w błąd, ponieważ no nie takie było moje założenie. Ponieważ no błądzić jest rzeczą ludzką, no nie? I faktycznie ja będę musiał coś kurde z tą dykcją zrobić, bo momentami to aż strach, po prostu strach gadać, bo tak język się cholera jasna plącze. Albo wiecie co, napiję się teraz coli. To może mi się odpląta ten język, bo może to przez to, że cały czas gadam, nie popijam i pewne słowa po prostu mi tak robią delikatny makaron spaghetti w gębie. W ogóle też bardzo lubię ekrany ładowania w Guitar Hero 2. Jak mogliście zobaczyć, kiedy odpalamy następną muzykę, to jest taka kaseta ze skrzydełkami. O właśnie! Taka śmieszna, takie urocze trochę. Czemu ja się podniecam takimi pierdołami? Weźcie mi, powiedzcie. O, Nirvana, to jest na przykład zespół, który je znam. I parę kawałków kojarzę stamtąd. Boże, ale się zaciąłem jak robot. I w ogóle ta cutscenka przed jakby odpaleniem samej gry, ta taka rysunkowa, bardzo mi przypomina Sly'a, nie wiem dlaczego. Ogólnie niektóre tutaj takie krótkie cutscenki, bo nie, tutaj nie ma jakby za bardzo fabuły. Fabułę to tak jakby dostajemy, jak wybieramy postać, że na przykład tu mamy historię danej postaci i po prostu musimy poznać historię danej postaci, wtedy
sobie jakby wyobrazić mniej więcej fabułę, czyli po prostu trzeba przez te wszystkie trasy koncertowe przebrnąć, żeby zdobyć tytuł Guitar Hero, Guitar Hero. Ale no mówię, niektóre tutaj takie rysunkowe przedstawienie postaci bardzo mi przypomina Sly'a. Z jakiegoś powodu, może to jest podobna kreska, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale tak jakoś mi się skojarzyło. I w ogóle od tej części poza Harmonixem, dobrze zapamiętam, Harmonix, to teraz jeszcze tutaj Guitar Hero 2 wspierało w tworzeniu Activision. I teraz Activision już od Guitar Hero 2 będzie gościło jako studio, które tam będzie pomagało. Bo później oczywiście później Activision odkupi prawa do Guitar Hero i już później Guitar Hero stanie się marką Activision. No, wybrnąłem kurde z tego, bo już się tak zaplątałem, że bałem się, że wpadnę we własne sidła i no skończy się to tragicznie, no nie? Ale powiem wam szczerze, że mi się podoba komentowanie Guitar Hero, naprawdę to jest taki fajny let's play, dlatego że mogę go trochę luźniej poprowadzić niż wszystkie inne, znaczy teoretycznie pozostałe też mogę w trochę luźniejszy sposób, ale tam wiadomo, tam w gry, które wcześniej ogrywałem, no to mocna fabuła była i trzeba było tu jednak trochę się wsłuchać w dialogi i troszeczkę być na bieżąco z tym, co się dzieje. A tutaj to mogę sobie pogadać o wszystkim i o niczym, bo to jest po prostu gra, w której gramy na gitarze. No nie? Znaczy, żeby nie było, nie uważam, że poprzednie gry, które ogrywałem, mają jakąś kurde turbo głęboką i poważną fabułę, bo fabułę mają jak najbardziej spoko, ale przy głębokiej i poważnej fabule to trochę to nie stało. No Harry Potter może mieć trochę bardziej poważniejszą fabułę, dlatego że no jednak, no film to jest, nie? Jakby gra na podstawie filmu i książki, więc tutaj troszeczkę inny klimat mamy. Ale nie, przepraszam, przeproszę tutaj oczywiście fanów Ratcheta, ponieważ macie rację, Ratchet ma głęboką i poważną fabułę. Zgadzam się z wami w 100%. Ale ze mnie kurde wychodzi hamidło. Ham i prostak ze mnie wychodzi, taki kurde perfidny ham i prostak. To mi się nie podoba. Powiem wam szczerze, że się mega cieszę, że istnieje coś takiego jak Guitar Hero. Naprawdę. Fajne jest to, że gry nie muszą skupiać się tylko i wyłącznie na fabule, że możemy mieć właśnie takie gierki, które są symulatorem grania na gitarze albo nie wiem. Mamy Gran Turismo, gdzie po prostu sobie jeździmy autami, wyścigi, kupujemy tam jakieś auta, robimy licencje, czy tam endurance, jak pewien łodziański youtuber, który ma za zadanie zrobić 24-godzinny endurance, którego jeszcze nie zrobił, aczkolwiek wierzę w niego, że w tym tysiącleciu albo w następnym uda mu się to zrobić. Pozdrawiam bardzo serdecznie Jima. Wiadomo o co chodzi, ponieważ robi fajne live'y z Gran Turismo. Polecam bardzo serdecznie obadać. A właśnie Geralt, ja wiem, że powinienem tobie odpowiedzieć w sekcji komentarzy, ale jeśli będziesz oglądał ten odcinek, to co ty na to, żeby kiedyś założyć zespół, który nazwiemy Retro Squad i będziemy kurde imitować Guitar Hero i któryś z nas będzie grał na gitarze, któryś będzie grał tam kurde na perkusji, ktoś tam będzie piękny wokal przedstawiał. I tyle. I myślę, że to byłby całkiem fajny zespół. Powiem wam, że mam w ogóle dzisiaj, jak można zresztą usłyszeć, dobry humor, ponieważ jestem po robocie. Skończyłem w miarę szybko, bo byłem w sumie na 4 godzinki tylko dzisiaj. Ale przynajmniej coś. Ostatnio to dosyć długo byłem w robocie. Po parę godzin sobie siedziałem. Ale teraz myślę, że jest całkiem okej, że przynajmniej któregoś dnia trochę szybciej sobie skończyłem, no nie? I też oczywiście chciałbym tutaj, póki pamiętam, pozdrowić polskiego gamera 17. Ponieważ polski gamer 17 o mnie wspomniał w swoim Pac-Manie World. Ponieważ tak, gamer wrócił z jednym let's playem, ale wrócił. I pozdrowił mnie tam. Tam polecił mój let's play chyba z Pac-Mana World 1 albo z Pac-Mana World na Game Boy Advance i chciałbym tutaj polskiego gamera pozdrowić z tego otóż miejsca, ponieważ no ja jestem miły, jak ktoś mnie pozdrawia, to również pozdrawiam, jak widzę to i tyle.
jeżeli ktoś jest zaciekawiony, to niech wpada do Gamera, ponieważ tam też dużo fajnych gierek jest. Nie wiem, dlaczego ja tutaj w ogóle tak trochę stałem. Możliwe, że coś robiłem wczoraj. Jak tak trochę stałem sobie właśnie na tym ekranie z kontynuacją. Message in bottle. In a bottle, czyli wiadomość w butelce. No cóż, ja pamiętam, że w starych jakichś filmach i kreskówkach to jak nie było możliwości dostania się, znaczy skontaktowania się z daną osobą, to się na przykład brało taką butelkę szklaną, wsadzało się list i tam sobie pływała gdzieś niedaleko gdzie i potem ktoś sobie... I potem ktoś sobie odbierał tę butelkę, rozbijał i patrzył, o, list miłosny dostałem, albo o, że tak powiem, dostałem rachunek za prąd i za gaz i tutaj za niedługo wyjedzie do mnie, kurde, komornik i podpierdzieli mi komputer albo tam kuchenkę czy tam inne rzeczy. No ale wiecie, o co chodzi, wiecie, jaka jest koncepcja, no nie? I zespół, który oczywiście stworzył ten kawałek, to jest The Police. Jeżeli ktoś z was kojarzy ten zespół, to możecie napisać w sekcji komentarzy. Możecie nawet napisać, jaki jest wasz ulubiony utwór The Police. Ja powiem szczerze, że nie kojarzę. Moje grono artystów muzycznych tak naprawdę jest bardzo mocno ograniczone, jeżeli chodzi o zespoły rockowe, ponieważ z zespołów rockowych, no to Queen, Freddie Mercury oczywiście, że tak. Jedyny niepodważalny wręcz głos, ponieważ no naprawdę ciężko jest podrobić Freddiego Mercurego, w mojej opinii osobiście. No Nirvana, David Bowie, kto tam jeszcze w sumie z takich znanych mi poza Queenem, Davidem Bowie, Nirvaną. Ktoś jeszcze był. Ktoś kurczę pieczone jeszcze był. Coś mam z tyłu głowy, ale... Może to z tyłu głowy to jakiś kurz jest, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie to jest taka topka, którą znam. Z Nirwany to tam trochę kawałków mam przesłuchanych. Queena, oj, bardzo dużo. David Bowie to też myślę, że parę będzie kawałków przesłuchanych. Kto tam jeszcze był? Linkin Park, ale Linkin Park to oj, bardzo dawno temu słuchałem. O Jezu, już nie pamiętam kiedy to było, chyba z 5? Może 4 lata temu. Ostatni raz coś słuchałem od Linkin Park, bo nie będę ukrywał, bardzo lubię Linkin Park, bardzo lubię ten zespół, ale jednak w pewnym momencie trochę byłem przesłuchany już tam wszystkimi nagraniami, bo ja tam większość, o ile nie wszystkie, znam na pamięć. Ale powiedzmy, że... powiedzmy, że od tam 2017 roku, odkąd Chester zmarł, to dosyć mocny hype to zrobiło. W sensie nie sama śmierć, żeby nie było, że tutaj zabrzmie jak jakiś, kurde, nie wiem, głąb jakiś czy cokolwiek. Ale bardziej mi chodzi o to, że odkąd Chester zmarł, to dużo osób, nie mówię, że wszyscy, bo nie ładuję wszystkich do jednego wora, ale duża część osób po prostu się zainteresowała albo sobie przypomniała, że coś takiego jak Linkin Park istnieje. I to jest troszeczkę takie dosyć interesujące zjawisko, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, dlatego że zauważyłem, iż na przykład Krzysztof Krawczyk, który zmarł, bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że ktoś nagle, w momencie kiedy dany artysta umiera, to mówi, że o Jezu, jakim ja jestem wielkim fanem i tak dalej. Kiedy na przykład były jakieś artykuły czy jakieś rzeczy związane z tym artystą, to wtedy na przykład dany delikwent się nie udzielał. Tylko w momencie, kiedy już jest informacja, że na przykład tam Chester z Linkin Park zmarł, Krzysztof Krawczyk zmarł, to nagle wszyscy się, wiecie, aktywują i mówią, o Jezu, bardzo mi szkoda i tak dalej, dużo słuchałem, nie? I jak najbardziej okej, bardzo fajnie, że ktoś pamięta, że ktoś tam nie olewa sobie sprawy i nie mówi sobie na zasadzie takiej, że tam macham ręką, na to mi wyjebane, nie? Fajnie, że ktoś jakby pamięta, że ktoś taki istnieje, ale no, zauważyłem taki dziwny trend, że ludzie po prostu, nie wszyscy,
ale duża część ludzi ma coś takiego, że na przykład kiedy jest o tym artyście głośno, ponieważ wydał tam jakiś krążek albo tam jakiś kolejny album, to mało kto się udziela, natomiast jest dużo osób takich, które nagle, kiedy dany artysta umiera, to sobie przypomina: ej, to jest idealny moment, żeby odpalić sobie album Linkin Park albo jakiś tam album Krzysztofa Krawczyka i sobie przesłuchać i poczuć ten zew nostalgii. Wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo jeżeli ktoś źle coś wytłumaczy... Jeżeli ja coś źle wytłumaczyłem, to możecie oczywiście mi dać po głowie i ja wtedy jakoś wytłumaczę to w sekcji komentarzy, o co mi tutaj chodzi, no nie? Ale myślę, że mój przekaz jest chyba w miarę jasny, tak przynajmniej mi się wydaje. Czemu on rzucił gitarą? Halo, co to ma być? I teraz z Bostonu lecimy do Providence. Providence, kurde, i mamy status pomarańczowy, jak mogliście zobaczyć, albo dostaliśmy tytuł pomarańczowy. Nie wiem o co chodzi. Dobra. I teraz mamy The Blackout Bar, czyli teraz w Blackout Barze będziemy grali. Mamy tutaj trzecią playlistę albo songlistę, która nam się już odblokowała. Aczkolwiek my ruszymy jeszcze z ostatnim kawałkiem z drugiej songlisty. I to będzie chyba ostatnia muzyka, którą zagramy w tym odcinku, ponieważ mam odcinki podzielone na cztery części. Van Halen, nie kojarzę tego zespołu, tak więc niestety tu się nie wypowiem. Mam to porozdzielane na cztery części, tak więc to będzie chyba ostatnia muzyka na tą część, na ten odcinek. Tak więc no 40-minutowy odcinek, myślę, że to jest całkiem ładny wynik. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo potem będą już odcinki, dwa będą 20-minutowe i ostatni będzie 40-minutowy, ale to ze względu na to, że jeszcze będą oczywiście napisy końcowe, na których oczywiście chwilę pogadamy, a ja potem was zostawię z tymi napisami. Ale oczywiście nie będą leciały one do końca, dlatego że chyba z Guitar Hero 1 i 2 jest taki problem, że napisy się zapętlają, a ja na przykład osobiście jestem osobą, która preferuje coś takiego, że jak już lecą napisy końcowe, to żeby poleciały do końca i potem był powrót do głównego menu, a nie jeżeli się zapętlały, ponieważ to trochę bardzo łatwo może zmylić, no nie? I potem niepotrzebnie mi zabiera to miejsce na dysku, tak więc wiecie, o co chodzi. Ale też są oczywiście gry, które nie mają napisów końcowych i też mnie to trochę dziwi. Trochę mnie to dziwi, ale trochę też do tego przywykłem. To jest takie trochę 50-50, mogę to powiedzieć. Takie trochę mnie to dziwi, trochę do tego przywykłem, ale nie rozumiem. No, tak więc... jak ogólnie wakacje spędziliście, póki tu jeszcze jesteśmy na antenie? Dajcie znać w sekcji komentarzy, ponieważ już za niedługo będzie szkoła. Kiedy ja to wrzucę, to wy będziecie mieli już 2 września, czyli oficjalnie pierwszy dzień szkoły. Ale kto pójdzie w piątek do szkoły, nie oszukujmy się. No trochę dziwne rozpoczęcie roku w czwartek, a w piątek już ma być pierwsza lekcja. Trochę dziwne, nie będę tego ukrywał. Ale to nie ja tutaj jestem od wymyślania planu lekcji. Żeby nie było. Bo mój plan lekcji jest bardzo prosty. Wchodźcie na YouTube'a, pooglądajcie jakieś filmiki i potem, nie wiem, róbcie lekcje do szkoły. Ale dobra, myślę, że ja tutaj będę powoli kończył, bo widzę, że już leci tutaj do końca film. Tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o Guitar Hero 2. Ja się będę żegnał. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I polecam wam wpadać na Instagrama, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień o filmach, to na Instagramie bankowo będziecie je mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie was informuję o odcinkach, live'ach i ogólnie się ze sobą integrujemy. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Guitar Hero 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego.